rolnicy w Słupsku blokują przejście dla pieszych, znaczy będą chodzili po przejściu dla pieszych na Krajowej Szóstce, o ile dobrze kojarzę, między Słupskiem a Lęborkiem. Wychodzą rolnicy, tak jak mówiłem, w Wielkopolsce, w Dolnym Śląsku i w Opolskim. Do tego rolnicy ze Świętokrzyskiego również dzisiaj protestują. No i mamy ścianę wschodnią przy granicy, gdzie Stowarzyszenie Oszukana Wieś też protestuje. Minister z nami w ostatnim czasie, od ostatniego protestu się nie spotkał, nie było żadnych rozmów, więc w sposób naturalny zwiększamy nasze oddziaływanie tego protestu. Poprzedni był bardzo, ale to bardzo łagodny dla naszego społeczeństwa. Byliśmy w mieście 400 metrów przy pięknej pogodzie, śnieżnej pogodzie. Dzisiaj zmienimy przejazd, stąd udamy się na rondo przy cmentarzu. Na rondzie przy dworcu zawracamy. Jedziemy do dworca PKP. Tak, do dworca PKP. Na rondzie przy PKP zawracamy, jedziemy w kierunku tutaj, w tym kierunku, ale przy Tesco zjeżdżamy na Bugno i wjeżdżamy w tym kierunku, tak żebyśmy nie musieli zawracać. Zrobimy na pewno dwa kółka. Pomału. Być może będzie trzecie. Z policją uzgodniliśmy, że będziemy się poruszali z prędkością około 15 km na godzinę. I trzymajmy się zwartego szyku, tak żebyśmy nie rozciągali tej kolumny. Jesteśmy po rozmowach, że pojedziemy jedną kolumną, no gdzieś tam w pewnym miejscu, gdzieś ktoś się wjedzie pomiędzy nas. Uważajmy na otoczenie, uważajmy na siebie. Emil, a co ze światłami? Na światłach będzie stał policjant i ręcznie kierował ruchem, także obserwujcie. Ale na przejściach normalnie się przejścia. No tak, tak, to już jest. Obowiązują nas przepisy ruchu drogowego, także za łamanie przepisów będą mandaty i to musimy być tego świadomi. Tak. Jednym z naszych pierwszych postulatów jest ochrona rolników zatrzymanych w Piotrkowie Trybunalskim. Tam rolnicy zostali aresztowani, zatrzymani w środku nocy, o 6 rano. I pociągnięci do odpowiedzialności za to, że zadzwonili do lekarza i poprosili o świadectwo, o przyjazd lekarza na świadectwo na sprzedaż świń. Lekarz poinstruował, że mają przyjechać po to świadectwo. Tak odbywało się całe przestępstwo. Trwa to już 2 lata. Chcemy, aby to poszło w jedną lub drugą stronę. Albo im postawią zarzuty i osądzą, albo dadzą spokój, bo te rodziny, tam jest kilkudziesięciu rolników, cierpią katusze. Chcemy wstrzymania i usunięcia negatywnych skutków oddziaływania tego ukraińskiego zboża z Ukrainy. Właśnie ten port jest jednym z tych ważnych rzeczy, bo dostaniemy dopłaty, a my za 4 do 6 miesięcy mamy to samo. Chcemy, aby te zboże, tak jak zostało zapowiedziane, wyjeżdżało korytarzami solidarnościowymi i tego potrzebujemy, bo minister mówi, że to oddziaływuje przy województwie lubelskim, tutaj wschodnich, a to jest nieprawda, no bo cena oddziaływuje bezpośrednio też na nas i tworzy dla nas negatywne skutki. Chcemy ochrony gospodarstw rodzinnych przed nieuczciwą konkurencją. Ten Zielony Ład, całe to zamieszanie, które stworzone głównie po to, aby nas w jakiś sposób ograniczyć, a żywność ma zjeżdżać z Brazylii i Argentyny, no jest to dla nas niekorzystne ograniczanie produkcji. Uważam, że jest to negatywne. Tak samo skutki Zielonego Ładu odczuwamy w energetyce, w nawozach i innych rzeczach, w postaci tych różnych ograniczeń, które na nas Unia narzuca. Kolejnym postulatem jest utrzymanie opłacalności produkcji rolnej. Mówimy tutaj nie tylko o kredytach, ale też wsparciu, bo te dopłaty one nie mogą być jedynym celem. Dodatkowym mogą być wsparciu za polityczne zawirowania, które stworzyli politycy. To nie my stworzyliśmy taką sytuację, która dzisiaj nas objęła. Nawozy, minister mówi, że trzymajcie zboże. Zboże będzie drogie. No i jak minister mówił, że zboże będzie drogie, no to wszystko zrobiło odwrotnie. Firmy nawozowe mówiły nam, bierzcie nawozu, bo ich zaraz nie będzie. No i ceny spadły. Także te wahania dla gospodarstw będą bardzo negatywne. My potrzebujemy nawet tej ceny mniejszej, ale stabilnej, bo ona jest gwarantem opłacalności. A górki, dołki
To jest nie dla nas. I chcemy tego uruchomienia, tego agroterminalu, który, to nie będzie tylko port w naszej ocenie. Chcemy, żeby pojawiała się Krajowa Grupa Spożywcza, która będzie oddziaływała na rynek. Mamy z jednej strony województwa Stoisław, państwowy zakład, z drugiej strony będzie, byłby Elewar, który będzie miał magazyny, który będzie, będziemy brali towary w kredycie i oddawali zbożem. Tak robimy to w prywatnych firmach, w państwowych nie można, tak. Czekają nas naprawdę nieciekawe czasy. Sytuacja na rynku mleka, no u nas dzięki Bogu nie ma już hodowli mleka. Jeszcze kilku niedobitków jest, tak, ale mleko leci w dół, świń już nie ma. Za chwilę może nie być produkcji zwierzęcej i... Jeszcze by trzeba było powiedzieć, Emil, żeby bojkotować firmy te, które handlują nawozami, środkami ochrony roślin, a skupili z Ukrainy zboża. Bojkotować, nie kupujmy u nich. Bo nas zdradzili. Mamy nasz towar, mają kupować. Ważne jest to, żeby te korzenie rolnicze, współpraca między sieciami, ona ma być lokalna. Bo to jest najlepsze i najbezpieczniejsze. Jeśli oprzemy się nasze bezpieczeństwo żywnościowe na tym, że statek przyjedzie z Argentyny, przypłynie, a co będzie, jeśli statek nie przypłynie? Łańcuchy dostaw w okolicach COVID-a były zagrożone i wszyscy odczuwaliśmy to, bo naprawdę był wielki napływ mieszkańców do naszych gospodarstw. Gdzie mogę kupić mięso? Oni się dziwili, że ja hodując bydło mięsne nie mogę sprzedać im mięsa. Albo któryś z kolegów, który produkuje świnie. Także musimy wyjść z przekazem do mieszkańców. Zobaczymy, będziemy być może zmienimy troszeczkę opcję protestowania. Obawiamy się przede wszystkim właśnie jak zaczęło się ze świnmi. Ja z kolegą w zeszłym roku żeśmy zlikwidowali, gdzie po 40 lat żeśmy chowali świnki, trzodę chlewną w cyklu zamkniętym. I obawiamy się może być teraz ze zbożem podobnie, że w końcu nie będziemy mieli z czego żyć jako rodziny. Bo ja rozumiem, Ukrainie trzeba pomagać, bo jest wojna, ale w jakiś sposób to było nieprzemyślane. Skoro tak na łapu capu wzięli zboże, pościągali, róbcie sobie co chcecie. A w tej chwili mówię, te firmy, które od nas sprzedają nam nawozy, środki ochrony, oni w tej chwili nakupili zboża ukraińskiego, oni chcą sobie interes robić, nie? I więc ja mówię jeszcze raz, mówię, żeby nie kupować od nich nawozów, zbojkotować te firmy. Bo to jest nie fair. My od nich kupujemy, dajmy im zarabiać, a oni kupują zboże ukraińskie. No nie, Zbyszek. Posłuchajcie, to jest tygodnik rolniczy. Obiecywano nam, że będziemy mieli dopłaty na równo z krajami pozostałymi Unii Europejskiej. I okazuje się, podstawowe wsparcie dochodów oraz płatności redystrybucyjnej na lata 2023-2027 w Polsce planowane jest na 154 euro. Mniej ma tylko Rumunia. Dania ma 240, Austria 250, Niemcy 218, Holandia 242. Także to też wiecie. I jest podział do 50 hektarów. Wszystko jest do 50 hektarów. U nas wszystkie gospodarstwa, jeżeli są powyżej 50 hektarów, no niestety do pozostałych hektarów będą dostawali mniejsze dopłaty. To ale, też jest następny ale problem. Ale gospodarstwa rodzinne były do 300 hektarów. Nic się nie zmieniło. Nie wiem skąd to się wzięło, że 50. Tak się akurat dla rządu to spodobało te 50, że a nas tutaj my przez to cierpimy jako zachodniopomorskie, bo to są gospodarstwa średnie 30 hektarów średnia zachodniopomorskim. Ale większość to gospodarstwa 100 hektarowe i wyżej, więc to jest coś nie fair. Nas nic nie dotyczy, jakbyśmy byli w innym państwie. Przymuszano nas kiedyś do wykupu ziemi państwowej, a dzisiaj dopłaty są tylko do 50 hektarów. No to jak to? A niektórzy nakupili po 100, po 200 hektarów.